Cześć, tu Kasia z Barwy Stylizacji. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejne wideo. Tym razem pokażę, jak pomalować się w 5 minut do szkoły, do pracy czy na uczelnię. Jest to make-up bardzo szybki, bardzo fajny i typowo jesienny. Zaczynamy make-up. Na początku używamy bazy. Ja używam z Bielendy Make-up Academy. Dzięki bazie moja cera będzie wygładzona i bardziej, wiecie, podatna na make-up, więc baza naprawdę robi dużą różnicę. Staram się jej czasem używać, ale wiadomo, nie codziennie, nie? Bo czasem nie ma czasu czy coś. Kolejnym krokiem jest podkład z Vibo, używam w tej chwili Royal Skin. Jest z SPF-em 27, więc mega fajnie, a sprawuje się ok, jak na tą cenę. Jednym z najważniejszych kroków w makijażu jest to, aby dobrze i dokładnie wetrzeć podkład. Ja używam Beauty Blendera i naprawdę jestem zadowolona. Bardzo staram się dokładnie to robić, ponieważ dzięki temu nie będzie się ciastkował mój makijaż i będzie wyglądał dłużej, lepiej. Kolejny krok. Korektor. Ja używam z Natural Collection pod oczy. Śmiesznie to wygląda, ale bardzo ważne jest to, żeby one nie były tylko tutaj, ale i tak troszkę niżej. Dobra, i jeszcze używam tutaj, trochę na nos, tu i tu. Taki rozświetlający pasek w strefie T. Używam małego Beauty Blendera i też dokładnie go wklepuję. Dobra, jeżeli mam jakieś wypryski albo coś, używam korektora z Catrice, Camouflage i sobie korektuję moje niedoskonałości. Dobra, i blendujemy te małe ciapki. Teraz puder. Mam fixing powder z Vibo, więc wszystkie kosmetyki są naprawdę bardzo tanie, których używam. Jest to puder w proszku i bardzo fajnie się go. Oczywiście puder też nakładam pędzlem i go wklepuję. Trochę też na szyję, żeby tak nie zrobić efektu sobie maski. Jak już był puder, teraz używam Honolulu, taki bronzer, pewnie w większości znany. Szczerze, ja sobie teraz nie wyobrażam wyjścia bez bronzera, ponieważ on naprawdę sprawia, że wyglądamy dużo lepiej. Jesteśmy bardziej opaleni. On dodaje takiej trochę naturalności. Tak, teraz mam takie brązowe ciapy na twarzy. I trochę na nos. Tak, miki są jak najbardziej wskazane. Taki nierozstarty brązer jest najlepszy, dziewczyny. Od razu używam highlightera z Lovely, odcień Gold, stłuczony. Stłukłam go od razu, jak go zakupiłam. Przyniosłam do domu i mi spadł. Na kości policzkowe, na strefę T, trochę na czoło i w kącikach oczu. Nie za dużo tego rozświetlacza, tak w granicach rozsądku. I teraz sobie biorę ten duży pędzel i rozcieram. No i widzicie, już ten brązer nie wygląda tak, bo wygląda teraz fajnie. Teraz oczy. Szybciutko zrobimy oczka. Taką paletką z Lambre. Ona dosłownie ma 3 kolory i jest naprawdę bardzo naturalna. Używam najpierw tego najjaśniejszego na całe oko. Następnie używam tego najciemniejszego do podkreślenia mi oka. Leciutko, bo to jest 5-minutowy make-up do szkoły, na uczelnię i do pracy.
Więc oczy wyglądają tak. Są mega delikatne. Jeszcze troszeczkę je rozblenduję. No i co? Do oczu rzęsy, ale na początku jeszcze zrobię brwi. No to tak, do brwi używam takiego starego już mojej paletki do brwi, Eyebrow Powder z McDonald's. Ma takie trzy kolory, ja używam tego najciemniejszego. To jest 5-minutowy makijaż, więc nasze brwi wystarczą, żeby były podkreślone, a nie takie wymalowane. Więc właśnie ta jest podkreślona, a ta jest w ogóle nie wymalowana. I która lepsza? Okej, jeszcze wyczyszczymy. Jest super. No i teraz zostały tylko rzęsy. Ja używam już mojego Last Sensation. On jest bardzo stary, ale jest bardzo dobry. Okej, i ostatnią rzeczą jest szminka. Żeby dodać bardziej wyrazistości naszemu make-upowi, zazwyczaj starajcie się używać jakiejś szminki albo błyszczyka. Ja używam do takiego codziennego makijażu Popfella. To jest taki odcień B16 z zimnym odcieniem bordowego. Widzicie? Od razu lepiej mnie widać. Więc jeżeli chcecie być bardziej widoczne w normalnym życiu, też używajcie jakiejś pomadki. Okej, więc to był 5-minutowy make-up. Dokładnie na każdy dzień, tak jak wcześniej wspomniałam. I myślę, że na każdą okazję też. Jeżeli macie mało czasu, to szybciutko. Baza, podkład, korektor, pudę, rzęsy, brwi i pomadka i jedziemy. Nie wiem, czy on dokładnie to trwa, to 5 minut, ale chodzi o to, że on jest szybki, dobry i nigdy Was nie zawiedzie. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, to oczywiście łapki w górę, subskrypcja, komentarz, udostępnienie komuś innemu, pokazanie go. Jeżeli będzie więcej wyświetleń, ja szybciej będę dodawać filmiki i no wiecie jak to działa. Wy oglądacie, ja więcej dodaję. Pa!